kościele, do którego chodzili pana przodkowie? No, chrzczony był dziadek mój tam, bo to znaczy to, że doświadczenie, które ja dopiero miałem, był duchownym, duchownym doświadczeniem. Więcej nie mogę powiedzieć, to jest po prostu ten mały świat, że ja jako jego wnuk może wrócić do Łękdonych i być, gdzie on żył. To i jego rodzice też, mój pradziadek, który wyemigrował do Stanów. To jest po prostu znakomite doświadczenie i mam bardzo mało słów, bo to jest trudno opisywać, jak czuję dokładnie. A tak to sobie pan wyobrażał, bo mówił pan w szkole, że przecież mówiło się dużo o Polsce i tak, celebrowało ale się. Ale być tutaj to jest trochę inaczej, tak? Ale no, dzięki temu ja mam tradycję, a w domu miałem tradycję. Tata i mama byli bardzo muzyczni, to znaczy nawet grali na akordeony. I no, mamy wszystkie tradycje w Polonii, jak tutaj w Polsce. Tak? To jest Wigilia, to jest pączki, Święty Mikołaj. Wszystko mamy. To jest najważniejsze dla nas, to była muzyka połki. Wiem, że dla Polaków to jest trochę inaczej, ale dla nas w Polonii to jest bardzo ważne. I dzięki tej muzyce połki, to znaczy ja mam jeszcze bardzo dobre czucie. To znaczy połączony z Polską. Bo też kiedy byłem bardzo młody, to znaczy to nie był sekret, że byłem Polakiem, tak? Bo to znaczy mam takie nazwisko i dzieci w Ameryce zawsze zapytają, a skąd jesteś? Tak? Bo to jest kraj imigrantów. I to jest pierwsze pytanie dla dzieci. Skąd jesteś? I zawsze powiedziałem, że jestem polskiego pochodzenia. No cieszę się, dumny jestem, że jestem tutaj. Wiem, że pana rodzice są też muzykami i to też jest niesamowite tak. Doświadczenie, nie? Tak, to znaczy też pracował mój tata był w Stanach informatykiem i mama też kiedyś była pielęgniarką. To znaczy Polacy tam w Stanach ma różne prace, wszystko zależy od sytuacji, tak? I wykształcenie też. A tata wykształcenie był muzyki. No to znaczy, dlatego on grał w akordeony i tak dalej. Spotkał się pan w Łękach z rodziną i to jest duża rodzina. I ta rodzina przygotowała specjalne prezenty i pokazuje na tym drzewie takim rozpiskę, że was jest naprawdę dużo. Dużo, dużo kuzynów. A tutaj w Polsce i tam w Ameryce. I słyszałem nie tylko w Ameryce, może być w Kanadzie też i w drugim krajach też. To dużo kuzynów. To jest szczęście, prawda? Że mamy teraz krewnych na dzisiejszy dzień. To jest bardzo dobrze, że mamy przodków, ale też ważne, że mamy na dzisiejszy dzień kuzynów, prawda? No cieszę się bardzo, że oni byli tu po raz pierwszy i poznaliśmy się. Widziałem, że była też tu pana córka. No i jak to jest ją uczyć tego kraju i pokazywać jej ten moment dochodzenia do korzeni. No to znaczy ta córka jest bardzo elastyczna, uczy się języka polskiego teraz i ona jest po prostu ciekawa o tym, skąd ona pochodzi i cieszy się, kiedy ona też mówi, że ona jest polskiego pochodzenia. Mhm. To znaczy ona jest bardzo pozytywna i to jest ciekawe, prawda? Historie mają, którymi mają tutaj przed nami, to jest bardzo ciekawe. If I ask you in English, how is learn Polish? Be American and learn Polish language and could you explain it? Po polsku czy po angielsku? Po angielsku. So learning Polish is really hard. It's very hard. I still make mistakes. But I think the biggest problem is przypadki, right? Cases. We don't have that in English and I think it makes it very difficult. So I'm always impressed with people who speak Polish so well that didn't grow up with it, right? I kind of cheat sometimes because I remember Polish words, but some people have a really difficult time, so very difficult language. Well, it's your the most important phrase in Polish? For me? Yeah. Każdy ma kłopoty, nawet psy i koty. To jest od dziadka. On zawsze, często tak mówił. On był bardzo pozytywnym człowiekiem i wiem, że on w niebie cieszy się, że jestem tutaj dzisiaj.
Jak miał na imię dziadek, panie konsul? Janusz. A babcia? Klementyna. A rodzice jeszcze proszę przedstawić. Tomasz i Liliana. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć Boże.